že sme s veľkým očakávaním prišli na toto miesto. Wierzę, że z dużymi oczekiwaniami przyszliśmy na to miejsce, abyśmy poczuli głos Pana Jezusa. Żeby słyszeć głos Pana Jezusa. A to jest veľmi dôležité, aby toto sme prežili vo svojom srdci. I to jest bardzo ważne, żeby to przeżyć w swoich sercach. Lebo Pan Jezus powiedział, że moje owce czują mój głos. Pan Jezus powiedział, że moje owce głosu mego słuchają. A oni ma nasledują, hovorí. I one idą za mną. A nie idą za cudzim. Ale nie idą za obcym. Ale idą za mną. Lecz idą za mną. Brat mój, sestra moja, mój drogi przyjacielu. Drogi bracie, siostro moja, drogi przyjacielu. Kogo nasledujesz? Kogo ty nasledujesz? Za kim idziesz ty? Za kim ty idziesz? Kto jest ten, kto udáva smer tvojho života? Kto je ten, ktorý nadaje kierunek tvojemu życiu? Pán Ježiš Kristus hovorí, moje ovce čujú môj hlas. Pán Jezus mówi, moje ovce słuchają mojego głosu. A mňa nasledujú. A nasledujú mnie. A ja im dávam večný život. Ja im daję život věčný. A nezahynú na veky. I one nezginú na veky. To je tak veľká radosť. To je s veľkou radosťou. Viete, počuť hlas Pána Ježiša. Usłyszeć głos Pana Jezusa. To je veľká skúsenosť. To je ogromné doświadczenie. Teraz ja nemyslím na nejaké fyzické hlasy. Ja teraz nie mam na uwadze jakichś głosów fizycznych. Ale hovorím o tom hlase, ktorý je dotyk Boží v mojom srdci. Ale mówię o tym głosie, który jest dotykiem Bożym w moim sercu. A ten dotyk Boží je uzdravujúci. I to dotknięcie jest lecznicze, uzdrawiające. Tento dotyk sa deje skrze jeho slovo. On się odbywa poprzez jego słowo. Ak by ste s tým niečo mohli robiť, lebo píska to. Aby sa to nerozpískalo. Teda v tom dotyku Pána Ježiša, v tom dotknięciu Pana Jezusa, my dostávame skrze jeho slovo to, čo potrebujeme. Otrzymujemy poprzez jego słowo to, czego nam potrzeba. Keď on sa dotkol slepého, slepému sa otvorili jeho oči. Kiedy on się dotknął niewidomego, zostały otwarte jego oczy. Keď Pán Ježiš sa dotkol hluchého, otvorili sa jeho uši. Kiedy dotknął się głuchego, otworzone zostały jego uszy. Keď sa dotkol malomocného, bol očistený. Kiedy dotknął się trendowatego, został oczyszczony. Preto hovorím, že toto dotknutie je veľmi potrebné, aby si prežil aj dnes po obede. To dotknięcie to jest bardzo ważne, żebyś to przeżył i dzisiaj po południu. Lebo v tom dotknutí dostaneš presne to, čo ty potrebuješ. V tym dotknięciu otrzymać właściwie dokładnie to, czego ci potrzeba. A ten dotyk prichádza v jeho slove. A i to przychodzi poprzez jego słowo. To znamená, že ty počuješ jeho hlas. Ty słyszysz jego głos. Ty on hovorí k tvojmu srdcu. On mówi do twojego serca. Tak ako keby si mala nastavené alebo mal nastavené zrkadlo. Tak byś miał ustawione lustro. A ako keby to všetko bolo o tebe hovorené. I tak jakby to było wszystko o tobie mówione. A tu Duch Święty dotyka sa twojego wnętrza. A właśnie to Duch Święty dotyka się twojego wnętrza. A w tom dotyku je to uzdrowienie. I w tym dotknięciu jest uzdrowienie. W tom dotyku je aj to obvinenie, kde poznáš svoj hriech. W tym dotknięciu jest również oskarżenie, poprzez które ty poznajesz swój grzech. Ale w tym istom dotyku jest aj właśnie odpuszczenie twoich grzechów. Ale w tym samym dotknięciu jest również odpuszczenie twoich grzechów. Twoje uzdrowienie. Twoje uzdrowienie. Twoje powzbudzenie. Twoje pokrzepienie. Twoje pocieszenie. Twoje pocieszenie. To wszystko robi twój Pan. To wszystko czyni twój Pan. Nasz Spasiciel Jezus Chrystus. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Halleluja. Halleluja. Radujesz się z tego? Czy się cieszysz z tego? Po jednym kazaniu tam u nas na Słowensku. Po pewnym kazaniu tam u nas na Słowacji. Przyszła taka babiczka za mną. Przyszła pewna babcia do mnie. A płakała. Bardzo płakała. A mówi, bracianko, poczuła som głos Pana Jezusa. I ona mówi, bracie Aleksandrze, słyszałam głos Pana Jezusa Chrystusa. A wiecie, jakie to było pre mnie powzbudzujące. I dla mnie to było wielkim pokrzepieniem. Przyszedł młody teolog kazać do istego zboru. Pewien młody teolog przyszedł wygłosić kazanie do zboru. A ten proste
napísal si to svoje kázanie od A po Z. On napísal to svoje kázanie od A do Z. A veľmi múdro si to všetko tak učesal. Bardzo mądrze to ugładził. A začal prednášať tú svoju prednášku. I on začal vygłaszać to svoje, ten svoj výklad. A naraz prichádza lístok a na tom lístku bolo napísané: my chceme vidieť Ježiša. A nagle przychodzi karteczka, na której było napisane: my chcemy Jezusa zobaczyć. A tento mladý teológ sa zamyslel a hovorí: čo ja rozprávam, keď títo ľudia nevidia Pána Ježiša? I ten młody teolog się tak zastanowił i mówi: o czym ja tu mówię, kiedy ci ludzie nie widzą Pana Jezusa? Odłożył si to, co miał napisane, a zaczął hlásať Pana Ježiša Krista. I odłożył to, co miał napisane, i zaczął głosić Pana Jezusa. A prichádza ďalšia kartička, tam bolo napísané. I następna karteluszka przychodzi i tam było napisane: a učedníci uvideli Ježiša a zaradovali sa. I učňovie jego zobaczyli Jezusa i uradovali się. Oj, chceme vidieť Ježiša. My chceme Jezusa zobaczyć. My chceme jeho dotyk. My chceme jego dotknięcia. My počuť chceme jeho hlas. Chceme usłyszeć jego głos. Lebo ten jeho hlas je vyslobodzujúci. Jego głos jest vyzvalający. Jeho hlas je uzdrawiający. Jego głos jest uzdrawiający. Jego głos jest pocieszający. Jego głos jest pocieszeniem. On dawa nadzieję. On daje nadzieję. On dawa światło do tmy. On daje światło, światło do życia. On dawa swoje wedenie. On daje swoje prowadzenie. Preto potrzebujemy poczuć jego głos. Dlatego potrzebujemy słyszeć jego głos. Jesteśmy wdzięczni, kiedy mówi k nam. Czy jesteśmy wdzięczni, kiedy on przemawia do nas? Poczuł som jeden príbeh, kiedy som bol w Niemiecku. Kiedy byłem w Niemczech, to usłyszałem o pewnym wydarzeniu. W tych czasach sa to stalo, kiedy som tam bol. To się stało w tym czasie, kiedy ja tam przebywałem. Że w Alpach išla jedna matka so swoimi dziećmi z autem. W Alpach samochodem jechała pewna kobieta ze swoimi dziećmi, matka tych dzieci. A właśnie było to z jej córką. Z jednym dzieckiem, z córką. A to dziewczatko było takie trojroczne. Dziewczynka miała 3 latka. A nezvládla riadenie. I ona coś nie zapanowała nad kierowaniem tego samochodu. A na takom mieste, gdzie nie było zábradlie. I w takim miejscu, gdzie nie znajdowała się barierka. Tak zišla dole z cesty a do wielkiej priepasti padala z tym autem. Wypadła z drogi i poleciała w głęboką przepaść. A matka zomrela. Ta matka uległa. Ale na jakom strome sa zachytil ten auto. Samochód zatrzymał się na jakimś drzewie. A to dziecko sa prebralo. Dziecko się wspamiętało, doszło do siebie. A oslovovalo swoją mamičku. Mamička. I ona odzywa się, woła swoją matkę. Mama. Mówi: mamo. Prečo nie hovoríš so mnou? Dlaczego ty nie rozmawiasz ze mną? Powiedz mi słowo. Powiedz do mnie słowo. Aspoň słowo. Chociaż słowo. 3 dni to dziecko tam takto swoją matkę prosiło. Przez 3 dni to trwało, to dziecko prosiło mamę o słowo. Ale matka nie przehovorila. Jecz, matka nie przemówiła. To dziecko nie wiedziało, że mamička zomrela. To dziecko nie zdawało sobie sprawy z tego, potom, że matka nie żyje. A potem cestari uvideli, że tam są jakieś stopy. Kiedy służby drogowe znalazły ślady, uvideli, że tam jest zachytené ostrom jakieś auto. Zauważyli, że tam dole. Jest na jakimś drzewie samochód. A wyciągli to teda to auto odtiaľ slobím. Wyciągnęli ten samochód. A malé dieťa hovorí, že mamička nechce hovoriť ku mne. I to malé dziecko mówi: no, mama nic do mnie nie chce mówić. O, aká to bola bolesť, keď to dieťa čakalo, že prehovorí k nej matka. Jaký to bol ból, keď to dziecko očekivalo mowy, odpovedi od matky. A mama nehovorila. A matka jednak się nie odezvala. Viete, Pán Boh sa odmlčal
Tak čítame, teda tak môžeme z písma vypozorovať. Tak môžeme z písma Świętego zauważyć. Od proroka Malachiáša až po príchod Pána Ježiša to bolo približne 450 rokov. Od proroka Malachiáša až do príšťa Pána Jezusa to bolo okolo 450 lat. Nemáme záznam o tom, že by Boh hovoril so svojim ľudom. Nemáme žiadnych informácií na ten témat, že by Boh přemavial. O, aké je to strašné, keď Boh prestane hovoriť. To je coś okropnego, kiedy Bóg przestaje mówić. Nie przeżył si to, nie przeżyła si to. Czy to kiedykolwiek nie przeżyłeś, czy nie przeżyłaś? Kiedy Pan mówił, nie rób to, nie chodź tam. Kiedy Pan Bóg do ciebie mówił, nie czyń to, nie rób tego. To nie jest dla ciebie mąż. To nie jest dla ciebie mężczyzna. Albo to nie jest dla ciebie żona. Albo to nie jest partnerka dla ciebie, żona. Ale ty si nie poczuwał Pana. Ty jednak nie słuchałeś Pana. Išiel si za swoimi oczami. I poszedłeś za swoimi oczyma. Za swoimi żiadostiami. Za swoimi pragnieniami. A potem si sa zdialil od Boga. A później oddaliłeś się od Boga. A już Bóg przestał mówić k tebe. I wtedy Bóg przestał do ciebie rozmawiać. Wiesz, nie ten jest problem, że on nie mówił. To nie jest problemem, że on nie mówił. Ale ty si bol tak vzdialený, že ty si už nepočul jeho hlas. Ale ty boješ tak daleko, že už go neuslyšaleš. Lebo aj keby matka zabudla na svoje dieťa. Bo navet, kedy by matka zapomňala o svojim tak dieťa. Tak on nezabudne na teba. To on jednak o tobie nezapomní. On stále ťa hľadá. On ciągle ciebie szuka. A on hovorí, nikdy sa ťa nezrieknem. I on mówi, nikdy się nie vypre ciebie. Ale naše hriechy, naše prestúpenia nás oddelili od Boha. Naše grzechy, naše przestępstwa oddaliły nás od Boga. A preto nepočujeme jeho hlas. I dlatego nie słyszymy jego głosu. Priblížte sa ku mne. Přiblížte się do mnie. Tak hovorí Pán. Tak mówi Pán. A ja sa priblížim k vám. A ja się przybliżę do vás. A chceš počuť hlas Pána Ježiša. Kedy chceš uslyšet głos Pána Jezusa. A dokonca sme spievali Otvor moje oči. I tak sme spievali pevnú pieśń Otvórz moje oči. Chcem Ježiša vidieť. Chcem vidieť Jezusa. Aleluja. Aleluja. Svetý, svetý, svetý. Święty, święty, święty. Viete, čo je napísané? Viete, co jest napisane? W Mateuszowym Ewangelium 5. kapitole. W Ewangelii Mateusza w 5. rozdziale. Tam jest napisane: Błogosławieni czystym sercem. Tam jest napisane: Błogosławieni są czystego serca. Lebo oni będą widzieć Boga. Bo oni Boga oglądają. Otwórz moje oczy. Otwórz moje oczy. Niech ciebie widzi. Chcę ciebie widzieć. A kiedy on otworzy twoje oczy? I kiedy on otworzy twoje oczy? A ty masz uwidzieć je. I ty zobaczysz go. Potrzebujesz mieć oczyszczone serce. Musisz mieć oczyszczone serce. Len ci, którzy są oczyszczonego serca. Len je tylko ci, którzy mają oczyszczone serce. Ty, którzy są zbawieni grzechu. Ci, którzy są pozbawieni grzechu. Ty sam możesz kochać w Panu Jezusie. Ci mogą się kochać w Panu Jezusie. Ty go możesz widzieć. Ci go mogą zobaczyć. A ty, którzy nakłonią swoje ucho k niemu. A ci, którzy nakłonią swojego ucha do niego. Ty go możesz poczuć. Ci go mogą usłyszeć. Si pripravený? Czy jesteś gotów? Prečítaj Božie slovo. Będziemy czytali słowo Boże z Ewangelii według Mateusza, 3 rozdział, pierwszych 12 wersetów. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzieniec z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczem i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do szpichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Dziękuję. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytania Słowa Bożego. Dawał sam sobie otázku, jak jest to możliwe. Zadawałem sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Jan sa zdrżiawał wonku na puszczy, że Jan przebywał na zewnątrz, na pustyni, tam gdzie nie bywali ludzie, tam nie byli obydlia, tam gdzie zazwyczaj nie przebywali ludzie, tam gdzie nie było mieszkań, a preca ludzie wychadzali tam, gdzie był Jan. Jednak ludzie jednak wychodzili tam, na to miejsce, gdzie się znajdował Jan. Dawaliście si niekiedy taką to otázku? Czy zadawaliście sobie takie pytanie kiedykolwiek? Wiecie, prečo tam przychadzali? Wiecie, dlaczego oni tam przychodzili? Ty ludzie wiedzieli, że tu budu poczuć Boże Słowo. Oni wiedzieli, że tam usłyszą Boże Słowo. Oni poczuwali wyuczowanie faryzeów a zakonników. Oni słuchali nauczania faryzeuszów i saduceuszów. Ale tyto ludzie potrzebowali pokarm. Ale oni potrzebowali się nakarmić, potrzebowali pokarm. Przedstawcie si, że posadzim swoje dzieci za stół. Wyobraźcie sobie, że każę moim dzieciom usiąść przy stole. Uprostred obeda. W środku obiadu. A ja ich zacznę wyuczować. I ja ich zacznę nauczać. Ty jesteś taki nieposedny. Ty jesteś taki nie... No. Dobrze. Taki wierci pięta. Ty si zase taki... Trykrát ci to musím povedať, aby si pochopil. Ty znowu jesteś taki, że trzy razy muszę do ciebie mówić, żebyś zrozumiał. Ty musisz być taki a taki. Ty musisz być taki a takim. A potom pomodlíme sa a povieme: už teraz ďakujeme, môžeme ísť. A potem się pomodlimy, podziękujemy i już możemy wychodzić. A nie dostali jeść. A oni nie dostali jeść. No asi by sa dlho neusmievali tie moje deti. A te dzieci chyba by się za bardzo nie uśmiechały. My potrzebujemy w Bożym Słowie dostać pokarm. My poprzez Boże Słowo potrzebujemy otrzymać pokarm. A pozrite sa, čo hovorí Pán Ježiš. A co mówi Pán Jezus? Moim pokrmom je, aby som činil vôľu mojho nebeského Otca. Pokarmem moim jest czynić wolę mojego niebieskiego Ojca. A Jan tak kazał Boże Słowo. Jan właśnie w ten sposób głosił Słowo. A w jego Słowie było wyuczowanie. Również w jego Słowie znajdowała się nauka. A napominanie. Również napomnienie. A karanie. Również karanie. A powzbudzowanie. I pokrzepianie. Ale Jan tak kazał Boże Słowo. Ale Jan tak kazał Słowo Boże. Aby to był pokrm. Ludzi, żeby to było pokarmem dla ludzi, aby wiedzieli, ako mają czynić wolę Bożą, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób mają czynić wolę Bożą. A tu jest odpowiedzialność nas, służących bratów, i tu jest odpowiedzialność nas, służących braci. A preto jest potrzebne, abyśmy w tej naszej służbie dawali aj swoje osobne świadectwa. Dlatego ważnym jest, żeby w naszych usługach pojawiało się również nasze osobiste świadectwo. Aby to w tom to nie było len kazanie prekazanie, żeby to nie było kazanie dla kazania, ale aby to było słowo Boże, które jest podoprete skúsenosťą, osobną skúsenosťą. Lecz żeby to było słowo Boże, które jest podparte osobistym doświadczeniem. A to ta moja osobna skúsenosť jest świadectwo o tom, że toto słowo jest moim pokrmom.
A to moje osobiste doświadczenie jest dowodem na to, że to słowo stało się dla mnie pokarmem. A ja was chcę pozbudzić, milowani bracia, służący bracia. Ja was chcę zachęcić, kochani bracia, służący bracia i sestry. I siostry, którzy służycie, abyście się nie bali mówić swoje osobne świadectwo. Które usługujecie w jakiś sposób, żebyście się nie bali swoje osobiste świadectwo. Swoje własne. Lebo niektórzy mówią świadectwa tych drugich. Bardzo często opowiadamy świadectwa drugich. Ale ty potrzebujesz mówić swoje świadectwo. Ale ty musisz opowiadać swoje świadectwo. U nas poczuł som taki príbeh. Słyszałem, to u nas stalo na Slovensku, ale tam sa všeličo deje. Słyszałem o takim pewnym wydarzeniu, które zdarzyło się, no być może na Słowacji, tam się co bądź dzieje. Jeden deżo veľmi vychvaloval makolwe halušky, slíže. Aha, pewien gość bardzo uwielbiał deżo, tu mam meno. Kluski makowe jakieś. A vychvaloval, aké je to dobre. On się Deżo nazywał i tak mówił, że jakie to jest, no, bardzo fajne, pyszne. A tak ty, którym to rozprawał, tak im już slinki tiekli. A jak on do nich tak mówił, do tych swoich słuchaczy, to im aż ślina ciekła. A na koniec sa ho kto si opytał, prosím ťa, a ty si to już jedol? A ktoś się go zapytał, a słuchaj, a jadłeś już to kiedyś? A mówi, nie, ale mój ojciec mi o tym rozprawał. A on mówi, nie, tylko mój ojciec mi o tym opowiadał. Tak je to s tými, ktorí nehovoria svoje osobné svedectvá. Tak to je s tými, ktorí negłoszą či neopowiadają svojich świadectw. Môžeme hovoriť príklady aj iných ľudí. Ovšem, môžeme mluviť, opowiadać príklady iných ľudí. Ale dbajme na to, aby to bola naša skúsenosť. Ale starajme sa o to, żeby to bolo našim doświadczeniem. A tak vidím, ako Ján vychádza a káže to Božie slovo. I tak zauważam, jak Ján vychodzi i głosi slovo Boże. A tak ho káže, aby tí ľudia vedeli ho prijať ako pokrm Boží. I on go v ten spôsob głosi, żeby ci słuchający go potrafili przyjmować jako pokarm od Boga. Vidíte, keď vy dávate pokrm, kiedy wydajecie pokarm, tak ľudia prídu. To ľudia przychodzą. Tam, gdzie je pokrm, tam sa zletia orly. Tam, gdzie jest pokarm, tam się zlatują orły. Tam, gdzie je pokrm, tam príde ďateľ a bude to wtedy ťukať a ťukať tým. Tam, gdzie jest pokarm, tam się również znajdzie dzięcioł, który będzie tak stukać, aż dotrze do tego pokarmu. Pán Boh má pripravený pokrm pre teba. Pan Bóg przygotowuje pokarm dla ciebie. A Boh chce skrze ciebie przyprawić pokarm aj tym drugim. A poprzez ciebie chce przygotować pokarm również dla drugich. A tam nie musisz, tam gdzie jest pokarm, tam nie musisz, no wiesz co, mógłbyś si przyjść, no dlaczego nie przyjdziesz, no chodź, popoczuwaj. No to ty nie musisz w taki sposób się zachować, no a może byś przyszedł, a może byś trochę posłuchał, może byś się zastanowił, zdecydował. Wyście mnogi z gospodarskich rodzin. Wielu z was jest z rodzin gospodarzy. Moja matka krmila sliepki, kiedy jeszcze żyła. Moja matka, kiedy jeszcze żyła, raz pewnego razu karmiła kury. A tak ponúkala te sliepky, na, a tak rozsypala to zrno po dvore. I ona tak mówiła, na, do tych kurí, tak rozrzucała to ziarno po placu. Wiecie, co się stalo? Wiecie, co się zdarzyło? Aj naše holuby zo strechy zlietli dole. I przyleciały również gołębie z dachu na to. Lenže problém bol ten, že nie len naše, ale aj susedové. A problem był taki, że nie tylko nasze kury, ale również sąsiada. Gołębie i sąsiad. Holuby czy kury? A najpierw holuby, a teraz ci powiem, że aj kury przyszły. A ty masz dar prorocki. To ja wyprzedziłem. A muszę powiedzieć, że slepice to jest, u nas by się dokładnie mówiło, że niewidome kury. Bo ślepe. Także už aj susedové sliepky sa prepchali cez plot a prišli jesť, lebo tam bol pokrm. Nawet sąsiada kury przepchały się przez dziury w płocie i przyszły jeść, bo tam był pokrm. A moja matka mala problém, hovorí, ty jedz, ty nie jedz. A moja matka miała problem, bo ty jedz, a ty nie jedz. Vidíte, tam, gdzie je pokrm, tam prichádzajú ľudia.
Tam, gdzie jest pokarm, tam również ludzie przychodzą. A kiedy my dawamy ludziom pokarm, a kiedy dajemy ludziom pokarm, o, choćby na puszczy, choćby to było na pustyni, w istnie takim krasnym prostredzie tutaj w Puławach. Wy tu macie takie piękne środowisko w Puławach, że tu jest nádhera przyjść do tego to krasnego. To jest coś cudownego przyjść tutaj do waszej miejscowości. Ale przedstawcie sobie, że byście tu mali puszcz, wyprachle, nic. Ale wyobraźcie sobie, żeby na tym miejscu była pustynia, żeby nie było nic. A wtedy byście tu siedzieli? Czy i wtedy byście przyszli? Ja wierzę, że ano. Ja wierzę, że tak. Leboście przyszli pre pokarm. Bo przyszliście dla pokarmu. Leboście przyszli poczuć Boże słowo. Przyszliście słuchać słowa Bożego. A w tym słowie Bożym chcecie przeżyć ten Boży dotyk. A w tym słowie Bożym chcecie słyszeć dotknięcie Boże. A tak kazał Jan tam na pustyni. I więc Jan kazał na pustyni. Tam, gdzie nie było co obdziwować. Tam, gdzie nie było czego podziwiać. A mówił: czyńcie pokanie. I mówi: pokutujcie. A ludzie przychodzili. A ludzie przychodzili. A posłuchali Boże słowo. I usłuchali słowa Bożego. Dovolte, aby som vám povedal takú osobnú skúsenosť. Pozvolte, že bym vám opovedal osobisté doświadczenie. Viete, že pred 7 rokmi minulo 7 lat mi posledný zbor zaďakoval za službu. Ostatní zbor poďakoval mi za službe. A bolo to aj z takého nacionálneho dôvodu. Były również pewne nacjonalne przyczyny tego. Ale ja tie veci nechcem tu hovoriť. Ja o tym nie chcę tutaj mówić. Ale Boh ma poslal do takého horúceho nacionálneho, nacionalistického prostredia. Tak mnie Bóg poslal do takiego gorącego nacjonalistycznego środowiska. Viete, tam na hraniciach Slováci s Maďarmi. Słowacy z Węgrami na granicy. A Boh ma poslal do toho ohňa, do stredu toho všetkého. I Bóg mnie wysłał do tego ogniska, do środka tego ognia. A začali sa iní ľudia obracať, ako čo zbor si plánoval. I začali sa iní ľudia navracať, aniželi bolo v pláne zborovníkov. A tým pádom začali proste vznikať problémy. I povstávali problémy. Pretože bolo treba už v dvoch jazykoch slúžiť vo všetkom. Bo treba bolo uslúžiť v dvoch jazykoch, ve všetkom. A viete, ja som sa modlil za to, aby Pán Boh pridával, obracal aj Slovákov. Ja modlívam sa o to, żeby Bóg navracal również Slovákov. Ale Pán Boh mi vždycky robil napriek. A Bóg mi zawsze činil naprzekor. Vždy sa obracali Maďari. I navracali sa Węgrzy. Takže za 10 rokov zhruba prišlo viac ako 70 ľudí k Pánu Ježišovi. Za 10 lat prišlo ponad 70 osob do zboru. A z toho 90% to boli Maďari. A 90% z tego to byli Węgrzy. A tak zaďakovali mi za moju službu. I oni podziękowali mi za moją službę. A povedali mi, že bratčanko, tebe bude dobre evangelistovi byť. I povedali do mnie, vieš co, dla ciebie by było dobrym być evangelistą. Darovali mi veľký kufor na rozlúčenie. Na požehnanie mi darovali takú veľkú valízku. Že to budeš potrebovať na cestovanie. To bol posledný deň rozlúčky. To bude ti potrebné do podružovania, to bol ostatný deň. A už ma viac na kazateľňu nepustil. A už viacej mi nepozvolili vyjsť na zakazovnice. A ja som to veľmi ťažko znášal. Dla mňa to bolo bardzo przykre doświadczenie. Ale som bol neskôr, dnes už som za to veľmi vďačný. A dzisiaj už jestem za to bardzo vďačný. Viete, Pán Ježiš mi dal také verné srdce. Pán Jezus mnie obdarował takým wiernym sercem, že mňa treba vyhodiť. Že mne po prostu trzeba vyrzucić. Treba, nestačí mi len naznačiť, no už by si mohol skončiť. Nie vystarczy tylko mi tak dať znať, no už powinieneš skončiť. Ale proste jednoducho mi treba ma vykopnúť. Po prostu trzeba mnie wykopnąć. Tak vďaka Pánu toto sa stalo. Dzięki Panu to się właśnie zdarzyło. Veľmi som za to vďačný. Ja jestem za to Bogu vďačný. A veľmi žehnám tých bratov a sestri. Bardzo błogosławię tych braci i siostry i kocham ich za serca.
A dnes už vidím, že Boh myslel veľké požehnanie. I už dzisiaj viem, že Boh mi gotoval veľké blagoslovenstvo. Viete, a tak som ostal na ulici s mojou rodinou. Tak stálem na drodze s mojou rodinou. A nemal som kazateľňu. Nemiałem kazalnicy. A pýtam sa pána, čo mám robiť, pane? Pýtam sa, pane, čo ja teraz mám robiť? A pán Ježiš mi hovorí, to, čo si robil aj doteraz. A on mluví do mňa, to, čo robíš do tej pory. Ale pane, tak vidíš, že mi nedajú ani... kazateľňu nemám, zobrali mi kazateľňu. Ale ty, pane, vidíš přece, že mi zabrali kazalnice. Nemám kazalnice. A on mi hovorí, ty potrebuješ drevenú kazateľňu. A ty potrebuješ drevňanú kazalnice? Ty máš svoju kazateľnicu stále so sebou. Ty máš svoju kazalnicu ciągle so sobou. A tedy som pochopil, že vlastne služba pánovi, to nezáleží na tom, že ja teraz sa tlačím za kazateľne. Zrozumiałem vtedy, že služba dla pána to nie je, že ja się pcham za kazalnicę. Že služba pánovi je niečo iné, že ja mám duchovnú kazateľňu. Služba dla pána to je coś innego, trzeba mieć tą duchową ambonę. A tak som začal svedčiť ľuďom. I začałem wydawać świadectwo ľuďom. A obrátili sa dvaja ľudia. Navrúčilo się dvoch ľudí. A oni mi hovoria, bratčanko, ale my potrebujeme, aby si sa nám venoval ďalej. A oni povedali do mnie, ale bracie, my potrzebujemy tego, żebyś nam się poświęcił jeszcze więcej. My potrzebujemy pomóc w tych naszych problemach. My potrzebujemy pomocy w naszych problemach. My potrzebujemy rozwiązania. My potrzebujemy rozwiązania. Potrzebujemy, abyś się za nas modlił, za pożegnanie. Żebyś się modlił za błogosławieństwo dla my nas. My potrzebujemy twój czas. My potrzebujemy twojego czasu. My potrzebujemy miejsca, gdzie nam wenujesz ten swój czas. My potrzebujemy również miejsca, gdzie byś nam się mógł poświęcić. A tak som mal jednu veľmi milú miestnosť. I miałem také kochané miejsce. A to bola moja dielňa. I to bol môj warsztat. Tam som opravoval auta. Tam reparovałem samochody. Zváral som auta. Spávałem. Tam som striekal farby. Tam malovałem samochody. A čuvaš też. Prosím? Čuvaš też. Aj vymieňal som diely karosárske. A potom túto dielňu som prerobil na takú malú miestnosť, kde môžem sa zaoberať s týmito novoobrátenými ľuďmi. I ten warsztat preobrazilem na takú malutkú kapličku, kde môžem sa zajmovať s tými ľuďmi. A títo ľudia dostávali pokrm. I tí ľudia otrzymywali pokarm. A títo dvaja mi hovoria, môžem zavolať aj svojho kamaráda, svojho priateľa, aj on by to potreboval počuť. Či tých dvoch si mi pýta, či mogą poprosiť również svojego kolegę, znajomego, že oni mi też potrzebovali takiego czegoś. A ja som hovoril, samozrejme. Ja mówiłem, oczywiście. A tak som nič iné, len delil pokrm. I więc rozdawałem ten pokarm. Służył som im k rozwiązaniu ich problemów. I usługiwałem im do rozwiązania ich problemów. A musím vám povedať, že tá moja dielňa sa tak naplnila. I muszę vám povedať, že ten môj warsztat tak się vypełnił. Že ľudia prichádzali zo sveta. Ľudia prichodzili ze świata. A títo zo sveta ľudia sa obracali k Bohu. I ci ľudia navracali się do Boga. To nebolo to, že z druhých církví som preťahoval, poďte k nám. To nebolo v ten spôsob, že ja preťahujem z iných kościołów či spoločností, choďte do mne. Keď prišli tam z toho zboru, kde som slúžil, tak som povedal, dobre, prišli ste na návštevu, ale návšteva musí ísť domov. Kiedy prišli tam ti z tego zboru, kde kiedyś usługiwałem, to powiedziałem, dobrze, przyszliście w odwiedziny, ale odwiedziny się kończą i musicie odchodzić. Toto społeczeństwo jest pre nowo obrátených ludzi, którzy przychodzą zo sveta. Ta społeczność jest dla tych nowo nawróconych ze świata, którzy przychodzą ze świata. A tak sa naplnila táto dielňa, ktorá mala kapacitu asi 25 ľudí. Ten warsztat sa vyplnil, pojemnosť to bolo okolo 25 osob. Už boli ľudia na chodbe. Już nawet na korytarzu się znajdowali ludzie. Siedzieli po schodach. Siedzieli sobie na klatce schodowej. Także ja som musel stać w odwerach.
a kázať do dielni aj na schodište hore. Musiałem stać w drzwiach i głosić i do warsztatu, i na klatkę schodową. A Pan Bóg mi dał taką myślienkę, masz tu to jeszcze priestor? I Bóg by mi tak dał taką myśl, masz tutaj jeszcze miejsce, plac? A tak som prerobil jednu wielką miejscowość. Jedno takie dość duże pomieszczenie. Pre 70 sediacich ľudí. Zostalo zadaptované na 70 osób. A dnes vám musím povedať, že aj to je málo. A muszę vám povedať, že i dzisiaj to je málo. Ľudia prichádzajú. Ľudia prichádzom. Minulý týždeň som išiel do, vlastne v nedelu, áno, minulý týždeň v nedelu, prichádzam domov. Bol som s Polkovickým zborom. Z zeszłej niedzieli, kiedy przyjeżdżałem do domu, byłem z zborem z Polkovic. Slúžil som im niekoľko dní, aj s milým bratom. Usługiwałem im przez kilka dní, nawet z vašim bratem. A prichádzam domov, blížim sa k nášmu domu. A kiedy tak zbliżam się do mojego domu, tak dzwoni telefon, bratčanko, kde si? Dzwoni telefon i pyta się ktoś, bracie Aleksandrze, gdzie ty jesteś? A hovorím, jeszcze 100 kilometrów od domu. Mówię, no jeszcze 100 kilometrów mam do domu. My cię już godzinę czekamy. My już godzinę na ciebie czekamy. A hovorím, a wszak wiecie, że som odcestowany. I mówię, przecież wiecie, że jestem w podróżach. Ale to wiemy, że przyjdziesz do domu. Ale wiemy też, że wrócisz do domu. A hovorím, a co czekacie? A czego się spodziewacie, pytam się. Sú tu ľudia, ktorí chcú činiť pokánie. I oni mówią, że są tu ludzie, osoby, które chcą pokutować. Ešte som, len čo som prišiel domov. Tyle, co wróciłem do domu. Už vo dverách ma čakali ľudia, ktorí svoje životy, svoje srdcia riešili s Bohom. Už odovzdávali svoje srdcia. Ve drzwiach čekali na mnie ludzie, którzy chcieli swoje życie uporządkować z Bogiem. A tento týždeň prišla ďalšia mladá rodina, muž i žena. V ten týždeň rovnež mladé manželstvo prišlo do mňa. Ktorí nikdy neboli predtým v žiadnom zbore, v žiadnej cirkvi. Oni nikdy nenáleželi do žiadneho zboru ani žiadneho kostola. A Duch Svätý ich priviedol, aby oni činili pokánie. Duch Svätý priprovadil ich, že by oni činili pokute. Predstavte si, nemám ani tabulku, že tu býva brat Boží služobník, brat Barkoci. Nemám takej vizitovky či tabličky nad domem, že tu mieška sluga Boží Aleksandr Barkoci. Ale ľudia prichádzajú. Jednak ľudia prichádzom. A tlačia zvonec. I natiskajú na dzwonek. A chcú pokrm. I oni žądajú pokarmu. Oni chcú činiť pokánie. Oni chcú pokutovať. Oni chcú nový život. Oni pragną nowego życia. A ja się tak dziwam, a mówię, Panie Jezusiu, ako to Ty robisz? A ja tak się zapytuję i trzymam się za głowę i Panie Jezu, jak Ty to czynisz? Nigdy są tych to ludzi nie widział. Ja przecież tych ludzi nigdy nie widziałem. A oni mają, im sa serce otworzy a płaczą nad swoimi grzechami. Im się otwiera serce i oni płaczą nad swoimi grzechami. Oni urobią wzdialeności. Oni nieraz przekonują duże odległości. A činia pokánie. I činia pokutu. Pozrite sa, Ján kázal Božie slovo. Popatrzcie, Ján głosił slovo Božie. Na ľudskej púšti. Na ľudskej pustyni. A ľudia prichádzali. I ľudia prichodzili. Vieš, pusti Ducha Svätého k práci. Dopuść Ducha Świętego do działania. Nemyslí si, že ty musíš organizovať. Nemyš o tym, že ty musíš všetko zorganizovať. Ty nemusíš si mysleť, že vieš, keď ja to tak dobre zorganizujem a to tak pripravíme tú evangelizáciu, tak tak to bude veľmi dobre. Ty nemyš o tym, že jeżeli to tak všetko pěkně s pomyslem dobře zorganizuješ, že to bude všetko bardzo dobře. S bolestou vám musím povedať, že išiel som aj z takej evangelizácie domov. Z bólem vám muszę powiedzieć, že nawet pewnego razu wracałem z tego typu evangelizacji do domu. Kde som kázal Božie slovo. Kde głosiłem slovo Boże. Ale jeden jediný človek sa obrátil. I tylko jeden jedyny človek się nawrócił. A to som bol ja. A to byłem ja.
lebo Duch Svätý ma usvedčil. Duch Święty mnie przekonał a povedal mi: ja nie potrzebujem twoju służby. I on powiedział do mnie: ja twojej służby nie potrzebuję. Ja potrzebujem twoje posvetenie. Ja potrzebuję twoje oddanie się. Ja potrzebuję twój wzťah ku mnie. Ja potrzebuję twojego stosunku. Ja potrzebuję twoją świętość. Ja potrzebuję twojej świętości. Ja potrzebuję to, abyś ze mną chodził. Ja potrzebuję tego, żebyś ty chodził ze mną. A kiedy będziesz ze mną chodzić? A kiedy będziesz chodził ze mną? Nie ty będziesz pracować. Nie ty będziesz działać. Ja będę pracować. Ja będę działać poprzez Ducha. Dowolmy Duchu Świętemu. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby skrze nas pracował. Żeby poprzez nas działał. On skutecznie robi. A on to czyni. Veď som vám hovoril o tom človeku, ktorý holil moju hlavu. Przecież vám opowiadałem o człowieku, który golił moją głowę. Ja som mu len toľko povedal, že som Boží služobník. Ja mu tylko tyle powiedziałem, że jestem sługą Bożym. A všetko ostatné Duch Svätý vykonal. A tú resztę vykonal Duch Święty. Boh koná a pracuje aj dnes. Bóg czyni również dzisiaj. A ja mám starost, že čo s tými ďalšími, čo prichádzajú. A ja tak sa martvím, a co s tými ďalšími, ktorí prichádzajú. Lebo už sa nezmestia do tej našej malej modlitevne. Bo už sa nemiešťujú v tej našej malej salce. Ale Boh pracuje. Jednak Bóg działa. Pozrite, ja som tu. Popatrzcie, ja jestem tutaj. A on tam pracuje doma. A on tam u mnie w domu pracuje. A moją tużbą je. A moim pragnieniem jest, kiedy odtąd to odejdę, żeby kiedy ja odejdę stąd, aby jego praca nie kończyła, żeby jego działanie się nie kończyło. Aj tu między wami. Również wśród was. Aby Duch Święty dalej posobił a pracował, żeby Duch Święty dalej działał i oddziaływał na. Ale Jan dawał pokrm. Jan dał pokarm. Pokrm, za którym išli títo ľudia. To był pokarm, za którym poszli ci ludzie. A on ich vyzýval k pokániu. I on ich vzýva do pokuty. A hovorí: čiňte pokánie. I mówi do nich: pokutujte. Čo to znamená činiť pokánie? Co to oznacza pokutować? Viete, čo znamená pokánie? Či vy viete, co oznacza pokuta? V gréckom originále čítame, že je to zmena mysle. Z greckiego przetłumaczone dosłownie to jest zmiana myśli. Metanoia. Metanoia. Teda zmiana mojej myśli. Zmiana mojego myślenia. To jest pokanie. To jest pokuta. Pokanie nie jest to, że ja płaczę: o panie, zasom si zapalił cigaretu. To pokuta to nie jest to, że ja płaczę: o panie, znowu zapaliłem papierosa. O, zase mi niegdzie bludili moje myślienki. O, znowu moje myśli gdzieś tam błądziły. O, zase są nieco powiedział, co są nie mal powiedzieć. O, znów coś powiedziałem, czego nie powinienem. To nie jest pokanie. To nie jest pokuta. To jest len uświadomienie si, że nieco co mu robił źle. To jest tylko świadomość, że czegoś złego dokonałem. Pokanie jest to, że zmienim swoje myślenie. Pokuta to jest zmiana mojego myślenia. A to myślenie sa mení na aké myślenie? A to się zmienia na jakie myślenie? Na myślenie Pana Jezusa Chrystusa. Na myśl zgodną z myślą Pana Jezusa Chrystusa. Teda ak ja činím pokánie, tak moja myśl sa mení na Chrystovú myśl. To kiedy ja pokutuję, to moja myśl przemienia się na myśl Chrystusową. Pavel apoštol 2. Korintianom 10. kapitole takto hovorí. Apoštol Pavel v liste do Korintian v 10. rozdiele tak mówi, že naše zbranie nášho bojovania nie sú telesné, že broň našej válk nie je telesná, ale je to duchovné, ale je duchová. A to ten boj je vlastne borenie pevnosti. I tom válkom, že to je zburzenie varovní. A tieto pevnosti tie sú v našej mysli. I te varovne znajdujú się v našich myślach. A hovorí, a že tieto myšlienky dávame do poslušnosti mysle Kristovej. I te myśli powinny być poddane pod posłuszeństwo myśli Chrystusa. To je vlastne náš duchovný boj. To je naša duchová válka. Viete, my nebojujeme voči žalúdku alebo voči, ja neviem, čomu na našom tele. My nevalčíme przeciwko żołądkowi, czy nie wiadomo czemu w naszym ciele. Ale my bojujemy proti tomu, ako a co myślimy o tom, co jest na naszym ciele. Ale walczymy przeciwko temu, albo z tym,
co i jak, co i w jaki sposób znajduje się w naszym ciele. Aby nasze ciało, a wszystkie te potrzeby naszego ciała były w tym myśleniu Chrystowym. Żeby te wszystkie potrzeby naszego ciała znajdowały się pod myślami Chrystusowymi. A to, co nie, sa nie zgoduje z Nim, to są satanowe właśnie te baszty. A to, co się nie zgadza z Nim, to są właściwie te warownie szatana. A te, ako to przyszło do naszej myśli? Jak się to znalazło w naszych myślach? Czytał si niejaki roman? Czytałeś może jakąś powieść? A tam niejakie takie tużby z tego romanu przyjdą do twojej myśli? Jakieś tam pragnienia wynikające z tej literatury wchodzą do twoich myśli? A teraz ty si to tam ułożysz vo svojom srdci, vo svojej mysli. Ty sobie to tam poukładasz v svojich myślach. A tam tom románe bolo, že príde nejaký krásny princ na bielom koni. I tam v tej povieści bolo, že prichodí książę królewicz na pięknym białym koniu. A tak si to tak uložíš vo svojej mysli, že a ja chcem mať takého kráľoviča, čo príde na bielom Mercedesi. Aha. Oni zrozumieli. A tu je už problém. I tu się pojawia problem. Predstav si, že príde tvoj kráľovič na Trabante. Vyobraź sa, že přijede ten królewicz na Trabantem. A nie ani na bielom, ale na nejakom husami ozobanom. Ale takým, no już podartym jakimś, no po... To znamená, že my máme zábranu vo svojej mysli. Więc my tam máme jakąś przegrodę v svojich myślach. V našich myšlienkach, skrze naše túžby a pocity, sa ukladajú kamene. V našich myślach, poprzez naše pragnienia i tęsknoty, układają się pewne kamienie. A tieto układa diabol. A te kamienie są układane przez diabła. A potem, kiedy nie przychodzi princ na białym koni, a kiedy nie przychodzi królewicz na białym koniu, tak jednoducho ja są powiązany. To po prostu ja jestem związany. Pretože moje predstavy są inne. Moje wyobraźni są inne. Pretože tam jest jaka warownia. Tam jest jakaś warownia. Aby som ja nie wiedział otworzyć swoje serce. Żeby nie otworzyć swojego serca. Widzicie, a to jest to, co buduje diabol w myśli. I to jest ludzi. Właśnie to, co buduje diabol w naszych myślach. A kiedy my chcemy budować to nowe. I kiedy my chcemy budować coś nowego. My musimy to stare zburać. Musi to stare zostać zburzone. Lebo jak to stare to tam ostanie. Kiedy to stare tam zostanie. Tak za tymi murami ostanie aj nieprzyjaciel. To za tymi murami zostanie również wróg. Preto my potrzebujemy odstranić te stare warownie, te stare baszty. Musimy po prostu zlikwidować te stare baszty, warownie. Abyśmy tam na tym miejscu położyli nowy základ. I tam na tym miejscu musi być postawiony, położony nowy fundament. A ten nowy základ jest základ Jezusa Chrystusa. I tym nowym fundamentem jest fundament Jezusa Chrystusa. A my chcemy położyć základ w naszej myśli Jezusa Chrystusa. Kiedy chcemy położyć fundament Jezusa Chrystusa w naszych myślach, tak to musi być základ Jego słowa. To musi być fundament Jego słowa. Wszystko to, co On powiedział. Wszystko, co On powiedział. Milujesz Pana Jezusa. Czy kochasz Pana Jezusa? Milujesz Jego słowo. Czy kochasz Jego słowo? Pan Jezus Chrystus mówi w 14. kapitole Janowego Ewangelia. W 14. rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, że ten ma miluje, kto moje słowo zachowała. Ten mnie miluje, kto zachowuje mojego słowa. To znamená, že základ je daný rozmermi. To znaczy, že fundament je potężny. Daný má svoje presné miery. On má svoje dokładne wymiary. Odtiaľ to potiaľ. Odtąd potąd. Odtiaľ to potiaľ. Odtąd potąd. Odtiaľ to potiaľ. Odtąd potąd. Teda má svoju mieru. Má svoje wymiary. A wiecie, jaka jest miara Chrystowa? A wiecie, jaki jest wymiar Chrystusowy? Czytajcie. Czytajcie.
Keď ti dá niekto za ucho na jedno líce, keď dostaneš políček na jednu stranu, tak to ešte len, to sme ešte len začali ísť po tom základe. To sme tylko začali ešte porušať na tým fundamente. A kde to končí? A kde to končí? Že máme nastaviť aj to druhé. Že máme mu nastaviť i druhý. Ak ja nenaplním slovo Kristovo, keď ja nevyplňam slovo Kristusové, tak vlastne nestaviam na celý základ. To ja nebudujem na celom fundamente. Ak mi niekto bere košelu, keď ktoś mi bierze košule, poviem mu, vieš čo, iste ti bude zima, zober si aj tento kabát. Chyba ti bude zimno, weź sobie również marynarkę. V Rumunsku sa vraj to stalo, neviem. Wydarzyło się pewnego razu w Rumunii, nie wiem na pewno. Jednemu bratovi veľmi Pán Boh požehnal na poli. Pevnému bratu Bóg bardzo błogosławił na polu. Neboli oni bohatí. Oni nebyli bogatí, samozrejme. Ale ten rok im urodilo sa veľa obilie. Ale v tým roku mieli bardzo dobre plony zboža. A tak mali uložené vo vreciach hore na povale. I mieli to tak na strechu poukladané ve workach. Naraz v noci počujú, že niekto im chodí po povale. A náhle v noci slyším, že ktoś tam po strechu chodí. A tento brat vyšiel von v noci. A ten brat vyšiel na zevnúť v noci. A vidí, ako ten sused chce si vyložiť to veľké vrece na plece a nevládze. I videl, zauvažil, že sousiad chcel by sobie naložiť taký duży vor na plece a nepotrafí. A on hovorí, počkaj, sused, ja ti pomôžem. A on hovorí, čakaj, sousiedi, ja ti pomôžem. A prišiel a podvihol mu to vrecko. I podniús mu ten vor. A viete, čo bol výsledok? A aký bol rezultát? Tento sused sa rozplakal. Ten sused sa rozplakal. A hovorí, a ty ma nesúdiš. A on hovorí, a ty mi nedáš do sondu? A on hovorí, nie. A on hovorí, a nie. Ja ti to darujem. Ja ti to daje, oddaje. Ty to potrebuješ. Bo tobie to je potrebné. A tento sused sa obrátil. I ten sused sa navrútil. Odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Oddal svoje życie Pánu Jezusovi. Aké je to krásne. To je to cudovné. Tento brat naplnil slovo Pána Ježiša. On vyplnil slovo Pána Jezusa. Vidíte, čo prináša, keď my slovo Pána Ježiša naplníme. Vidíte rezultáty toho, jak my vyplňame slovo Pána Jezusa. To nie len to, že máme o jedno vrece menej. To nie tylko o to chodí, že máme o jeden vúr mnej. Nie tam to končí, že máme o jednu košelu aj kabát menej. To nie o to chodí, že máme o jednu košule či marinárke mnej. Nie o to ide, že máme obidva líčka červené. To nie o to chodí, že máme zarumienené oba políčky. Jeden brat hlásal evanjelium, bolo to ešte na začiatku minulého storočia. Pevien brat głosił Ewangelię, to było początkiem tamtego stulecia. A žandári ho veľmi ako pokarhali a povedali, nebudeš toto robiť. Lebo ťa zbijeme. Polícia kdeš go złapała i zabroniła mu to konať, bo inaczej zostane ukarhaný. Ešte raz ťa najdeme, že ty hlásaš evanjelium, tak ťa zbijeme. Dali mu ostatnie ostrzeżenie, jeszcze raz go zauważył, że głosi Ewangelię, to zostaniesz pobity. No a on mówi, więcej je trzeba posłuchać Boga jako ludzi. A on powiada, więcej trzeba słuchać Boga jako ludzi. A išiel a zwiastował Ewangelię. I poszedł i zwiastował Ewangelię. A tyto żandary go stretli, a taką mu wylepil ten żandar, że sanka mu wyskoczyła. A ten jeden z policjantów przyszedł do niego i tak mu przywalił, że mu aż szczęka wypadła. Wiecie, nie wiedział dobrze pogryźć ani jedlo, lebo krzywo mu to stało. On nawet nie potrafił dobrze jeść, bo miał to wszystko przesunięte. A policajci, teda ti żandary mu powiedali, że ako jeszcze raz znajdą, tak zase go zbiją. A powiedzieli do niego ci policjanci, jeżeli jeszcze raz go spotkają, to tak samo się mu dostanie. A on mówi, więcej trzeba posłuchać Boga jako ludzi. A on mówi, więcej trzeba słuchać Boga jako ludzi. A oni go znowu naszli, tak mu dali drugie za ucho. I po raz drugi się to samo wydarzyło i dostał drugi raz. A ta sanka mu skoczyła na miejsce. A szczęka mu skoczyła na mówi, jego... Panie, jako jest dobre napełnić na Twoje słowo. I powiedział, jakie dobre jest Twoje słowo, Panie. Widzicie?
Veriacemu všetky veci napomáhajú k dobrému. Věřícímu všetky rzeczy dopomagają ku dobremu. Chcem vám len to povedať. Tylko to chcę do vás powiedzieć. Že ten základ je daný slovom Ježíša Krista. Fundament jest vyznačený slovem Jezusa Chrystusa. A ty sa usiluj naplniť slovo Pána Ježíša Krista. I ty się troszcz o to, żeby wypełnić słowo Pana Jezusa Chrystusa. A Pán Ježíš hovorí, ten ma miluje, kto moje slovo naplňa. I ten mnie miłuje, kto wypełnia moje słowo. Tak kto moje słowo nie napełnia, ten ma nie miluje. Ten, kto nie wypełnia mojego słowa, ten mnie nie miłuje. Teda, ak ty chcesz milować Pana, kiedy ty chcesz miłować Pana, tak o tak miluj, ako si to On praje. To w ten sposób go miłuj, jak On sobie tego nie życzy. Tak, ako sa to tebe lubi. Nie tak, jak tobie się podoba. Predstavte si, že moja manželka má veľmi rada kvety, krásne kvetky. Vyobrazte sobie, moja žena bardzo lubí kviaty. A ona má zahradku. I ona má taký ogrudek. A ja jej chcem vyjadriť, ako ju veľmi milujem. Ja jej chcem pokázať, jak bardzo ja ju kocham. Ja skutočne milujem svoju manželku. A ja rzeczywiście kocham moją żonę. Ale toto by som jej asi neurobil. Ale tego bym pewnie nie zrobił. Ale... Ja si myslím, že tak jej spravím radosť. I tak pomyšľa sobie, že chyba jej spraví radosť. Že tam na tej jej zahradky všetky kvety poodstrihávam a takú veľkú kyticu jej donesiem. Že povyčinám všetky kviaty v tým ogrudku i taký duży bukiet jej přinesiem. A poviem jej, moja drahá Zuzanka, pozri, ako ťa veľmi milujem. Poviem, moja kochana Zuziu, popatr, jak ja ťa kocham. Čo si myslíte, čo by si ona pomyslela? Co myslíte, co ona by sobie pomyslila? Chytila by sa za hlavu. Zlapala by sa za głowę. A povedala by, oj, Alexander, ak ty nevieš, ako ma máš milovať, tak sa ma opýtaj. Alexandrze, Alexandrze, kedy ty nevieš, jak mi máš kochať, to si mňa zapýtaj. Ale toto mi už viac nerob. Ale tego mi už viacej nerob. No i kresťania to robia pre Pána Ježiša, čo sa im ľúbi. Wielu chrześcijan czyni dla Jezusa to, co się im właśnie podoba. A nie pytają się Pana Jezusa, Panie, ako ťa mam viac milować? A nie pytają się Pana, Panie, jak to mam robić, żeby Ciebie bardziej miłować? Wiesz, ako to masz robić? Wiesz, w jaki sposób to masz robić? Pan Jezus mówi, tak, ten ma miluje. Ten mnie miłuje. Tak, tak ma masz milować. Tak mnie masz miłować. Że masz napełniać moje słowo. Że masz wypełniać moje słowo. Przyszedł ku mnie na návštěvu jeden staruczki brat. Pewien staruszek przyszedł do mnie w odwiedziny. Przyszedł z Dánska. On przyszedł z Danii. A tak som si myslel, Panie, co chcesz skrze tohoto człowieka ku mnie mówić? I tak pomyślałem sobie, Panie, czego Ty po mnie żądasz poprzez tego człowieka? Co Ty chcesz do mnie? Ale wiecie, on doniesł wielki poklad. Ale on przyniósł duży skarb. Wielki poklad Bożego Słowa. Duży skarb Słowa Bożego. A on zaczął rozprawać prawie to, co som ja potrzebował, aby ma Pan upewnił. I on właśnie zaczął do mnie mówić to, czego ja właściwie potrzebowałem w tym czasie, żebym ja czynił. A on hovorí, Alexander, ja som roky pracoval v jednom závode ako zvarač. On mówi do mnie, Alexander, ja przez wiele, wiele lat pracowałem w pewnym zakładzie jako spawacz. A robil som si poctivo svoju prácu. I uczciwie wykonywałem swoją pracę. Vážil som si svojich nadriadených aj svojich kolegov. Doceniałem swoich przedstawionych i również kolegów. Snažil som sa hovoriť zvestovať evanjelium mojim kolegom. Starałem się głosić Ewangelię moim kolegom. Ale moi kolegovia si zapchávali uši. Ale moi koledzy zatykali sobie uši. A keď som sa im na niečo pýtal, tak radšej si zatvorili svoje ústa. A kiedy się ich pytałem na coś, to radšej przytykali swoje usta. A keď Pán Boh niečo konal v mojom živote, si zatvárali svoje oči. A keď Bóg čegoś dokonyval v mojom życiu, to oni zamykali svoje oči. Moje svedectvo nebolo prijaté za celé roky a modlil som sa za toto pracovisko. Moje svedectvo nebolo přes viele, viele lat prijaté, chociaž modlivem się o to środowisko. A pýtal som sa, Panie, jak je to možné? I pytałem się, Panie, jak to jest możliwe? Modlím sa, postím sa. Mówię, modlę się, poszczę.
Pripravený som zvestovať týmto ľuďom a oni nechcú počuť, nechcú vidieť. Przygotowany jestem zwiastować tym ludziom, a oni nie chcą słuchać, nie chcą zobaczyć. Co mam robić? Co mam czynić? Ale nie przyszła odpowiedź. Ale odpowiedzi nie było. Jednego dnia, mówi ten brat. Pewnego dnia, opowiada ten brat. Nie przyszedł wedący na pracowisko. Nie przyszedł kierownik na stanowisko pracy. A maliśmy między sobą jednego kolegu, ktorý bol taký veľmi drzý. Mieliśmy takiego kolegę, który był taki no bardzo twardy facet. A hovorí, viete, ako to býva, keď kocúr nie je doma, tak myši majú hody. A keď kota nie ma v domu, to myši majú raj. Tak tento hovorí, chlapi, pôjdeme teraz o hodinu, vlastne o pol hodinu pôjdeme skorej na prestávku. I ten właściwie človek zaproponoval, no pôjdeme sobie o godzinę wcześniej na przerwę. Nemáme tu šéfa. Šéfa nemá. Tak ideme o pol hodinu skôr. O pół godziny ideme wcześniej. Každý zložil to svoje náradie. Každý poskladal narzędzia. A nasledovali tohoto človeka. I šli za ním, tak nasledovali ho. Ale tento brat pozrel na hodinky a hovorí, to u mňa len o pol hodinu začína prestávka. A ten brat popatril na zegarek a povedal, no u mňa prerva rozpočína sa dopiero za pol hodiny. A tento kričí na ňoho, hej, ty svetý! A on kričí do neho, hej, ty šventý! Nepočul si, že už máme prestávku? Či ty neslyšávaš, že už máme prerve? A on hovorí, nehnevaj sa, ale na mojich hodinkách o pol hodinu začína prestávka. Ale on povedal, nehnevaj sa, ale na według mojego zegarka to dopiero za pół godziny rozpoczyna się przerwa. A tento sa tak nahneval, zobral kus plechu. On się tak zburzył, že vžil kawałek blachy. Viete, taký roh odstrihnutý. Taký ruk odčenty. A ako ten brat tam s chrbtom otočený zváral ďalej. A kiedy tamten brat odwrócony tyłem spawał, tak chytil a ten plech hodil to za ním. I rzucił tą blachą w jego kierunku. A on naraz zacítil bolesť v nohe. I on nagle poczuł ból w nodze. Ten ostrý plech sa mu zapichol do lítka jeho nohy. Ta ostrá blacha vkúva się v lítka jeho nohy. V tom momente začala striekať krv. Momentálne začala tryskať krv. Tí jeho kolegovia začali mu zachraňovať nohu. Koledzy začali go ratovať. Ošetrovali mu to. I, no, coś mu tam, jakiś opatrunek dávali. Tu ranu mu čistili. Čistili tú ranu. Veľmi ťažko vedeli zastaviť krvácanie. Nepotrafili zatrzymať krvotoku. Nakoniec mu to ošetrili. A v koncu jakoś to opatrili. Zaviazali mu tú nohu. Zaviazali. A ten, ktorý mu slúžil, hovorí, no, vidíš, teraz máš veľkú príležitosť. Teraz ty budeš mať príležitosť. I ten, ktorý mu usluhoval, povedal, vidíš, a teraz budeš mať okázie. Ten, čo ti spôsobil, vieš, že ten vždycky do teba špáral, vždycky bol proti tebe. Vidíš, ten, ktorý ťa skrzivdil, on zawsze bol przeciwko tobie, on zawsze ťa provokoval. A teraz, zajtra príde šéf, jutro přijde šéf. A ty mu to všetko len povieš. Ty mu to všetko povieš. A jemu povie bye bye, dovidenia. A do neho povie vtedy šéf, dovidenia. A už bude bez práce. I bude bez práce. A tento brat hovorí tomuto kolegovi, o čom to hovoríš? Ten brat povieda do kolegy, o čom ty mluvíš? Hovorí, však vieš, o čom hovorím. A on povie, přečeš vieš. Ale veď sa nič nestalo. A on mówi, przecież nic takiego się nie zdarzyło. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Ja som mu odpustil. Ja mu wybaczyłem. Zo serca som mu odpustil. Wybaczyłem mu z całego serca. A ja som to už aj zabudol. Čo som odpustil, to som zabudol. Lebo môj pán, čo odpustí, to aj zabudne. A ja nawet już zapomniałem, bo to, co wybaczam, to już ja zapominam. Co ty rozprawasz, mówi kolega. A co ty mówisz, mówi kolega. Drugi do niego. I inni razem do niego. Ty nie jesteś normalny. Ty nie jesteś chyba normalny. Wszak teraz my ci oszetrili nohu. Przecież tyle coś mi... A mówi, że nie wiesz, o czym mi rzecz. A ty mówisz, że nie wiesz, o czym mowa. A mówi, ja som zo srdca odpustil,
a jemu zo srdca odpúšťam a zabúdam. Ja mówię, odpuściłem z całego serca, jemu odpuściłem i zapominam. Ak zajtra vypoviete šéfovi, že sa to stalo, ja poviem, nič sa nestalo, o ničom neviem. A keď vy jutro poviete do šéfa, co się wydarzyło, to ja poviem, ja nic na ten temat neviem. A požehnal svojho nepriateľa. I poblagoslavil svojho nepriateľa. Tá polhodina navyše sa minula. Tej pół godziny minęło. A potom išli na prestávku. A potem poszli na przerwę. A hovorí tento brat. I ten brat powiada. Brat Alexander, ja som roky nemohol vydávať svedectvo a nikto moje svedectvo neprijímal. Ja przez lata nie mogłem im wydać świadectwa i nikt tego świadectwa nie przyjmował. Ale jak som naplnil slovo Pána Ježiša. Kiedy ja wypełniłem słowo Pana Jezusa. Doslova od kraja základu až po ten druhý kraj. Od jednej krawędzi po następną krawędź tego fundamentu. Hovorí, každý deň prichádzali moje kolegovia a pýtali si svedectvo odo mňa. Každý deň přichodili moji koledzy i prosili mnie o svedectvo. Vidíte, čo to je? Popatrzcie, jak to jest. Naplniť slovo Ježiša Krista. Wypełnić słowo Jezusa Chrystusa. Nie hneď za policajtami utekať. Nie gonić od razu do policji. Prvne som pred týždňom išiel k Polkovickým. Kiedy przed tygodniem jechałem do Polkovických braci. Zistil som, že mi ukradli celú miešačku na beton. Stwierdziłem, že skradzono mi całą betoniarkę. Z odvora. Z placu. A ja som sa začal modliť. Ja začúvam sa modliť. Pane Ježišu. Pane Jezu. To mi neukradli. To mi neukradli. Ja mu to zo srdca dávam. Ja mu to oddaję ze serca. Neviem, kto to zobral. Neviem, kto zobral. Ale iste to veľmi potrebuje. Ale chyba tego bardzo potrzebował. Len prosím ťa. Ale proszę cię. Choď za ním. Iď za ním. A klop na jeho srdce. A pukaj na jeho srdce. Halleluja. Halleluja. Keď ti niečo Pán Boh bere, kiedy ci Pan Bóg coś zabiera, chce ci dać nieco lepsze. On ci chce dać coś lepsze. No bo już aj tak nie była dobra. Ona już i tak nie była wiele warta. Ale jeszcze się dało z nią mieszać. Ale jeszcze można było mieszać. Dobre. Rozumiecie to? Czy wy to pojmujecie? Nie len preto, że nie była dobra. Nie tylko dlatego, że ona już nie była wiele warta. Ale preto, że ty naplňaš slovo Kristovo. Ale ty vypełniaš slovo Kristusovo. A keď ty ho naplníš, a keď ho vypełníš, ja už teraz čakám, odkiaľ sa ukáže ten môj brat. Ja už teraz tak očekuje i vypatruje, skąd pojaví sa ten môj nový brat. Lebo ja viem, že Pán Ježiš je tak mocný konať. Bo ja viem, že Pán Jezus môže v ten spôsob dokonývať rzeč. A keby prišiel, tak mu dám aj kábel. A kiedy by przyszedł, to ja mu jeszcze kabel dam do tej betoniarki. U nas w zborze mam jednego miłego brata. Mam w zborze jednego kochanego brata. On tak miluje Pana Jezusa. On bardzo kocha Pana Jezusa. A jemu włamali się do garażu. Jemu się kiedyś włamanie miał do garażu. W nocy. W nocy. A nie, on tam nie ma światła. I on tam nie ma światła. Tak mu po tme ukradli kosaczku. I to mu po ciemku ukradli kosiarkę. A hovorí, vieš, čo som urobil, bratčanko? I on tak mluví, vieš, co zrobiem, bratě? To náradie k tej kozačke, to bez toho nebude vedieť kosiť ten, mám starosť o toho človeka. Ja, tak te martví o toho človeka, bo zostalo ešte te narzędzia, te akcesoria do tej košiarky, on bez toho nepotrafí košiť. A vieš, čo som urobil? Vieš, co zrobiłem? Všetko som vyložil pred garáž. Vyložujem to pred garáž. Aby si zobral aj to. Žeby sobie to vziul. Miluje Pána Ježiša. On kocha Pána Jezusa. Rozumiete? Či pojmujete? Nevymontovali aj jemu nejaké koliesko. Či lebo jemu jakieś tam kouko też nie vymontovali? Rozumiete? Keď my milujeme Pána. Keď my kochamy našeho Pána. Naplňame jeho slovo. Vypełniamy jeho slovo. Lebo on je pripravený nás požehnať. On je przygotowany nám błogosławić. Požehnať veľkým požehnaním. Blagoslaviť takým potężnym blagosławieniem. Veľmi som bol vďačný za tohoto staručkého brata. Bardzo byłem vďačný za tego starego brata. Lebo som uvidel, že skutočne naplniť Božie slovo. Bo zrozumiałem, co znaczy vypełniť slovo Bože. Že to je, tam sa otvárajú dvere
pre veľké veci. Tam sa otvierajú dvere dla veľkých správ. A to je to to pokánie, že ináč začínam rozmýšľať, nie sebecky. I to je to, tá pokuta, že ináč začínam myslieť, nie egoisticky. My sme sa už narodili sebecky. My už urodili sme sa o tom budem hovoriť večer. O tebe na ešte večer. A všetko to naše myslenie sa vlastne začalo ukladať na základe ega, nášho ega. Celé naše myslenie začalo sa ukladať na podstavie ego. A potom vlastne toto bráni tomu, aby sme naplnili slovo Kristovo. A to preškádza vyplneniu slova Kristusového. Viete aj v Izraeli, aký je problém teraz? Viete, aký je teraz obecný problém v Izraelu? Židia by chceli postaviť nový chrám. Židi chceli by zbudovať novú sviatyňu. Ale nemôžu. Ale nemôžu, bo... Lebo tam na tom mieste, kde majú stavať chrám, tak na tom mieste stojí mešita. Nemôžu tego zbudovať, bo na akurát v tým miejscu znajduje sa mečet. Ten protivník si tam postavil svoje. Protivník zbudoval tam svoje. A oni si myslia, čakajú na nejaký zázrak Boží, že príde, ja neviem, nejaké zemetrasenie, alebo čo si predstavujú. Oni tak spodievajú sa jakéhož cudu Božego, že môže jakéš tam trenšenie zemi príde. A že potom oni postavia tam svoj chrám. I že następne oni tam będą budovať svoju świątynię. A ja vám hovorím, môžu čakať do súdneho dňa. Ja poviem vám, že oni môžu čakať do súdneho dňa. Ak oni nerozoberú tomu nepriateľovi jeho stavbu. Keď oni nerozbiorú nepriateľovi tomu jeho budovle. A oni nepoložia základ tomu chrámu. I nepoložia fundamentu dla tej świątyni. Boh nebude to robiť. Boh tego nebude činiť. To budú musieť oni spraviť. To musia oni činiť. Ty musíš sa meniť. Ty musíš sa zmieniať. Ty musíš rozboriť to, čo je nepriateľové v tebe. Ty musíš zbúriť to, čo je vroga v tvojim srdci. Ty najlepšie poznáš, čo sa postavilo v tvojom srdci z tvojho ega, z tvojho sebectva. Ty najlepiej vieš, co povstalo v tvojim srdcu na skutek tvojego egoizmu. A ty sa musíš postaviť v pokáni pred Boha. I ty musíš pokutovať pred Pánem. A tie myšlienky, tie kvádr, ktoré sú tam z egoizmu, ty musíš ich rozboriť. I te wszystkie bałwany, ktoré tam sú v tvojim srdcu, ty ich musíš vyrzucić. A musíš očistiť. I musíš očistiť. Vyznať. Vyznať. A keď vyznávame svoje hriechy, a keď vyznajeme svoje grzechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil. On je verný a spravodlivý, aby nás očistil. A oslobodil od každej nepravosti. Uvoľnil od všetkej nepravosti. Amen. Amen. Teda my to musíme robiť. To znaczy, my to musíme činiť. A on nás očistí. A on nás očistí. My to musíme vynosiť. My to musíme vynosiť. Rozbúrať. Zbúžiť. A on nás očistí. A on nás očistí. A to je vlastne pokánie. I to na tým polega pokuta. Zmena mysle. Zmiana myšlí. Prečo je potrebné to pokánie? Dlačego je potrebná pokuta? Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Pokutujte, bo priblížilo sa kráľovstvo Bože. V kráľovstve Božom je Božie myslenie. V kráľovstve Božom znajduje sa Božia myšľ. Božia vôľa. Božia vôľa. A tam, kde je kráľovstvo tela, a tam, kde je kráľovstvo tego ciała, tam je kráľovstvo nepriateľa. Tam je kráľovstvo nepriateľa. Čiňte pokánie. Pokutujte. Zmeňte svoje myslenie. Zmieňte svoje myšli. Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Bo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Aby sa mohla naplniť Božia vôľa. Żeby mogła się wypełnić wola Boża. Zmieńcie swoją myśl na Chrystowe myślenie. Zmieńcie swoją myśl na myśl Chrystusową. Aby Królestwo Boże mogło rásť. Żeby Królestwo Boże mogło wzrastać. Aby Jeho bola česť. Żeby dla Niego była cześć. Aby Jeho bola chwała. Żeby dla Niego była chwała. Na wieki wieków. Na wieki wieczne. Halleluja. Halleluja. A On bude pracować. A On będzie działać. On bude ludzi ciągnąć. On będzie ciągnąć ludzi. Nie będziemy musieć spekulować, ako ewangelizować. My nie musimy tu jakieś spekulacje robić na temat ewangelizacji. Ale naplňme slovo Kristovo. Ale vypełnime slovo Kristusa. A ľudia sa budú pýtať. A ľudia sa budú pýtali. Ty si sa zbláznil? Ty zgupiaveš?
Alebo máš nejaký iný dôvod, že si takto jednal? Či máš jakýž inný povod do toho, že tak postupíš? A budú sa pýtať. Oni sa budú pýtať. A ty im dáš pokrm. A ty im dáš jesť. Mám takého zácneho brata v zbore. Mám takého zácneho brata v zbore. Postavil sa na jednom mieste. Stanul na pevnom miejscu. So zvesenou hlavou. S opuštenou hlavou. A čakal. I čakal. A naraz prišiel k nemu človek a pýta sa, prosím ťa, čo tu stojíš tak a tak, taký ako zamyslený. Prišiel do neho človek i pýta sa ho, čo ty tu tak stojíš taký aký zamyslený. A hovorí, vieš, rozmýšľam o tom, čo bude so mnou, keď zomriem. A on tak se zastanaviam, co bude ze mnou, keď ja umrem. A tento mu hovorí, prosím ťa, o takýchto hlúpostiach ty nerozmýšľaj. A on povedal do neho, prosím tebe, o takých glúpostiach to ty ani nemyš. A on hovorí, vieš, to nie sú hlúposti. A on povedal, ale to nie sú glúpostia. To sú vážne veci. To sú bardzo poważne sprawy. A chceš, porozprávam ti. A keď ty chceš, to ti chceš o tým opoviem. A tak mu začal zvestovať o Pánu Ježišu. Začal mu opovedať o Pánu Ježišu. A už aj ten človek je dnes brat Pánu Ježišu. A už i ten človek je bratem. Aleluja. Aleluja. Vidíte, on nešiel, netlačil sa s evanjeliom medzi ľudí. Opatrzcie, on sa nepchal z evanjelium do ľudí. On len zastal. On tak tylko stanul. A čakal. I tak čakal. A prišiel človek. Boh poslal človeka. I prišiel človek, Boh go poslal. A dnes je to náš brat v Pánu Ježišovi. Dzisiaj on je s našim bratem v Pánu Ježišovi. Aleluja. Aleluja. Jaké je to krásne, keď my milujeme Pána. Jaké to je spaňavé, keď my milujeme Pána. A Pán Ježiš koná v našom živote. A on činí v našom žiťu. On pracuje. On pracuje. On má záujem o ľudí. On interesuje sa ľuďmi. A my môžeme byť jeho nástroje. My jesteśmy jeho narzędziami. Aleluja. Aleluja. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Skloníme naše hlavy. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. O, drahý Pane Ježišu. Drogi Panie Jezu. Z celého srdca ti ďakujeme. Z całego serca ti dziękujemy. Že nás vyzývaš k pokániu. Že nás zapraszasz do pokuty. Vyzývaš nás k zmene mysle. Zapraszasz nás do zmiany myślenia. Aby sme mysleli tak ako ty. Żeby myśleć tak jak myślisz. Ty si stále tak myslel. Ty ciągle tak myślałeś. Aby sa naplnila vôľa tvojho nebeského Otca. Żeby się wypełniła wola twojego niebieskiego Ojca. A ty si nám skrze tvoje slovo. I poprzez twoje słowo. Si nám zjavil vôľu nášho drahého nebeského Otca. Objawiłeś nam wolę naszego drugiego niebieskiego Ojca. O Panie. O Panie. A ty si povedal. I ty powiedziałeś. Že ten ťa miluje. Že ten ťa miluje. Kto naplňa toto slovo. Kto vypełnia tvoje slovo. O, milujeme tvoje slovo. My milujeme tvoje slovo. Milujeme teba. Milujeme ciebie. Lebo ty si prv miloval nás. Bo ty najpierw umiloval nás. Nasledujeme teba, Pane. I my ciebie chceme nasledovať. Lebo ty si prvý šiel za nami. Bo ty pierwszy szedłeś za nami. A hľadal si nás. I szukałeś nás. A našiel si nás na kraj priepasti. I znalazłeś nás na kraveni. Vyťahol si nás z hlbín. Vyťahuješ nás z głębokości. Postavil si naše nohy na skalu. I postavuješ naše nohy na skalu. Očistil si nás. Očistiłeś. Umyl si nás svojou krvou. Obmyłeś nás svojou krvou. Zaudial si nás rúchom spasenia. Položiłeś na nás płaszcz sprawiedliwości. Zapečatil si nás Duchom Svätým ku dňu vykúpenia. Zapečentowałeś Duchem Świętym na dzień odkupienia. O, vďaka ti, Panie Ježiš. O, dzięki ti, Panie Ježiš. Že to všetko si pre nás učinil. To wszystko uczyniłeś wobec nás. Z lásky. Z miłości. Aleluja. Aleluja. Chceme ťa nasledovať. My chceme ciebie być naszym. Chceme mať v sebe tvoj život. Chceme posiadać twoje życie. Teraz, keď máme sklonené svoje hlavy. Kedy sú sklonené naše hlavy. A teraz, keď Duch Svätý tak prehovára tvojom srdci. I keď tak Duch Svätý premávia do tvojho srdca. A poznal si, že tvoje myslenie je zbudované na základe tvojho sebectva. I poznávaš, že tvoje myslenie je oparté o tvoje myslenie egoistické. A chceš činiť pokánie. I pragniesz pokuty. Chceš meniť svoju myseľ na Kristovú myseľ. Pragniesz zmiany twojej myśli na myśl Chrystusową. A konať jeho vôľu. I wypełniać jego wolę. A si tu na tomto mieste. Jesteś na tym miejscu. Zodvihni svoju ruku. Podnieś svoju rękę. Budeme sa za teba modliť. Będziemy się modlić za tobą. Zodvihni. Nehambi sa za Pána.
Podnij svojom rynke, nevstýď sa. Buď blagoslavený. Buďte blagoslavení. Haleluja. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujem ti, Pani Ježišu. Ďakujem tebe, Pani Ježišu. Za každú jednu zdvihnutú. Za každú jednu podnešenú ruku. Ďakujem za každé jedno srdce. Ďakujem za každé jedno srdce, ktoré uvidelo svoju tvár. Ktoré zobačilo svoju tvár. Ako v zrkadle. Ako v lustre. Ďakujem za dotyk tvojho slova. Ďakujem za dotknutie tvojho slova. Ďakujem, že tvoje slovo nás uzdravuje. Ďakujem, že tvoje slovo nás uzdravuje. To, čo je skrivené, vyrovnáva. To, čo je skrivené, to ty vyprostuješ. To, čo je stratené, navracia. To, čo je zgubené, to ty obracaš do siebie. Sláva ti, Pane. Chvála ti, Pane. Ďakujem ti za každé jedno srdce. Ďakujem ti za každé jedno srdce. Drahé srdcia. Drogie serca. Mene Pane Ježiša Krista. V imieniu Pana Jezusa Chrystusa. V tym momencie, w tej chwili. Pane Ježiša, rúca to Tvoje ego. Pane Jezus, wyrzuca to Tvoje ego. Pane Ježiš Kristus Ti dáva slobodu. On Ti daje wolność. A začni budovať na Jeho základ. I rozpocznij budowę na Jeho fundamencie. Čítaj si Jeho slovo. Čítaj Jeho slovo. Miluj Jeho slovo. Kochaj Jeho slovo. A čin Jeho slovo. I wykonuj Jego słowo od tej chwili, od tego momentu aż na wieki. Amen. Amen.